wykorzystując blachę do pieczenia ciasta i sól, mąkę lub też drobny piasek, możecie narysować kolejną literę. Dzisiaj pokażemy Wam, jak narysować literę B. No to rysujemy. B jak brzuszek. Nasz bóbr będzie miał oto taką łopatę. Tak. Widzicie, już powoli powstaje nam bóbr. Teraz dorysujemy jedną nogę i drugą nogę i rękę i rękę. Rękę i rękę bobra. Świetnie. Widzicie, już powoli się powstaje. Teraz ucho, ucho. Oko. Oko. No, nosek. Nosek, nosek. Nosek, nosek, czuły, brzuszka. I bobry mają wielkie zęby. Do gryzienia. Co one tam gryzą? Do gryzienia drzew. Widzicie już bobra? Kratkę. I tak, i mają taką kratkę na ogonie, bo mają taką łuskę. Żyją też nad rzekami, tak? Czyli możemy tutaj narysować jakieś drewno, siach. Tutaj jest drzewo, które sobie bóbr wyciął i buduje tamę nad rzeką, tak? A tutaj płynie rzeka. Płynąca rzeka. I w taki sposób... I tutaj tama. Tama bobrowa. Świetnie, świetnie. Jest daleko od tam. Więc dlatego tak jest. Tutaj napiszemy Wam jeszcze, jak napisać bóbr. U z kreską. Dzięki za oglądanie, pa! Pa! Dziękujemy za wspólne rysowanie! Mamy nadzieję, że podobało Wam się i do zobaczenia kolejnym razem!